Tego pojazdu raczej mało kto spodziewał się w kalendarzu adwentowym, szczególnie od momentu, w którym pojawił się w skrzynkach świątecznych. Moi drodzy, witam Was w dniu 16 i dziś witamy Patriota w ofercie, ewentualnie T265, którym zagram dzisiaj sobie po raz pierwszy na moim koncie. Dlaczego akurat tak? Ponieważ mam teraz T2. widzicie o tym, że wczoraj otworzyłem Ponad 200 skrzynek, no i udało się trafić tak naprawdę wszystkie brakujące pojazdy z ofert. No i uznałem, że jak już grać, to czymś nieco innym przynajmniej z wyglądu. Na początek, oczywiście, klasycznie powiemy sobie o ofertach, cenie, a potem przejdziemy do informacji kluczowych, czyli czy warto kupić ten pojazd. Więc tak naprawdę mamy dwie ciekawe oferty. No bo. <słysk> 240 zł i złoto to raczej taki sobie deal. Lepiej kupić sam czołg i mieć same najbardziej potrzebne rzeczy. Więc mamy Patriota i wersję T265 za 143 zł. Cena dość niska z perspektywy patrzenia na czołgi ciężkie. Niektóre kosztują po 180 zł albo i więcej, więc w takim przypadku można powiedzieć, że cena jest ok. Nawet dobra. I co z zestawem? Co tu jest? No mamy czołg i miejsce w garażu. Niestety załogi lepszej nie ma. Tutaj bajerów większych nam nie dodadzą. No i pojawia się pytanie. Czy lepiej wydać tą kasę na skrzynki i liczyć, że wpadnie albo typ, albo Skorpion, albo lorka, albo to? Czy też kupić na przykład ten pojazd klasycznie za 143 zł? Ja wam powiem tak. Zależy tutaj dużo od tego, czy chcecie ryzykować i czy macie farta, bo ja farta nie ukrywam, nie miałem. Biorąc pod uwagę cenę, ilość skrzynek, które otworzyłem, okazałoby się, że w cenie tego pojazdu nie miałbym żadnej premki ósmego Tieru, więc tutaj musicie sami podjąć decyzję, czy warto ryzykować i czy macie szczęście. A tymczasem parę słów o plusach tejże maszynki. Na pewno pierwszy plus jest taki, że mamy tutaj Tanie pociski. Strzelamy za niewiele, co prawda, bo 240 średnio, ale pociski kosztują 255 kredytów. To jest naprawdę bardzo mało, i to sprawia, że mamy dobre zarobki na czysto. Za amunicję zapłacimy grosze. Drugi ważny atut to penetracja. Aż 230 na amunicji podstawowej, i to są pociski APCR, więc bardzo, bardzo sympatycznie. Do tego dochodzi jeszcze. Naprawdę bardzo dobry DPM 2400. 2400 uszkodzeń mało nie ma. No i krótki czas celowania w tym momencie mamy ciutko ponad 2 sekundy. Przy tym szodowaniu kompletnie nie ma na co narzekać. Więc ogólnie działo wygląda sympatycznie i tak jest, bo jeszcze do tego dokładamy 10 stopni opuszczenia działa, więc jest naprawdę rewelacja. Co dalej z plusów? Moi drodzy, pancerz bardzo wielu graczy uważa, że pancerz T26E5 Patriot jest przereklamowany, ale ja się z tym zdaniem nie zgadzam, ponieważ najbardziej tutaj liczy się to, kto na nas strzela i z czego strzela. Dlaczego tak bardzo podkreślam jakość gracza? Ponieważ są tutaj weak pointy, ale one nie są jakieś ogromne i trzeba się wcelować, więc musi być w miarę niewielki dystans. I musi też ten gracz wiedzieć mniej więcej, gdzie w ogóle wycelować. I ja Wam pokażę, ponieważ bardzo wielu graczy w ogóle nie wie, jak sobie z tym pojazdem radzić, a warto to wiedzieć, bo strzelanie na odwal się nie zawsze wychodzi tutaj najlepiej, więc bardzo ważne jest to, aby podzielić pancerz na kadłub i wieżę. Na wieży możemy na pewno bardziej polegać, ale kadłub również nie jest jakiś słaby, a o tym się często nie mówi, że e, kurde, rykoszety się zdarzają. No, dlaczego tak w ogóle jest? No bo górna płyta pancerza kadłuba ma 152 mm. To sprawia, że taki I6, jak sobie tutaj wyjedzie i strzeli w tą górną płytę, to niestety penetracji nie będzie. Nawet jak będzie dolna płyta, to też nie ma pewności, że wejdzie, bo zobaczcie, penetracja isa 6 175 pancerza jest 190, więc no cóż, naprawdę pancerz kadłuba źle nie wypada. Oczywiście on nie pozwoli nam dingnąć pocisku raczej ISA 3, ale takie ósemki słabsze typu KW5 i 6, WZ111, 112 na pewno będą miały z tym problem. Więc pancerz traktujcie jako atut na niższych tierach, nie w starcie już dziewiątkami, dziesiątkami albo ISA 3. A co z tą wieżą, bardzo istotną? Teraz pokażę wam specjalny układ pancerza live. I zobaczcie, co teraz się tutaj wyróżnia. Mamy Jarzmo, które ma efektywny pancerz około 280. Czyli potrzebowalibyście na przykład STRV S1 UDESA no na przykład, no powiedzmy, te 54 na Goldzie. I tutaj będzie wchodziło. Po prostu. Okay? Takie pojazdy na Goldzie albo z bardzo dobrą penetracją. No, I na goldzie też na pewno przebije, no to jest oczywiste. Takie pojazdy, słuchajcie, to aż mogą przebić, więc nie wychylajcie się na te deki 8, 9, 10 poziomu ze świadomością e, Dingne. No, wtedy raczej Dinga nie będzie. Ale na ISA 3 na goldzie spokojnie możecie się wychylić i raczej Was nie przebije, chyba że zrobi parę rzeczy. Albo jest jedna opcja, strzeli wam pod działo. Zobaczcie, tu jest tylko 200 mm, i tu się da wstrzelić. Uwierzcie mi, zobaczcie sobie tak z daleka. Czy tu się da wstrzelić? Zdecydowanie się da. Nie jest to bardzo łatwe. Trzeba uważać, bo tu jest 800 pancerza albo 500, ale da się tu wstrzelić. Kolejny ważny punkt. Na prawo i na lewo od jarzma. Tutaj również jest od 200 do 280 mm przy samym jarzmie. Potem jest 400, więc też to nie jest... Cała wieża, ale pewien fragment jest bardzo podatny na ostrza. więc w sklejce zdecydowanie da się przebijać ten pojazd. Co mamy dalej? Nad jarzmem mamy znowu rejon, gdzie można przebijać nad jarzmem. I okolice garnka mają od no powiedzmy 200 do 300 mm. Czym wyżej, tym lepiej. Więc czy da się przebić Patriota z niewielkiego dystansu w wieżyczkę? Jak najbardziej się da, tylko trzeba wiedzieć, gdzie strzelać. Pod jarzmo, nad jarzmem, na prawo, na lewo i w garnek tam wchodzi. Ewentualnie obok działa, jeśli masz 300 penny, no to wtedy spoko, wal, na no odwal się i wejdzie. No ale to są już takie bardziej yy, sytuacje, gdzie mamy wyższy tier, niż też ósemkę. No bo Patriot, drugiego Patriota tutaj na gordzie nie przebije, prawda? Raczej nie powinien, bo też zależy jeszcze, jaką penetrację polosuje. No i dobra, mamy już parę plusów, ale ich jest jeszcze parę, ponieważ pojazd jest całkiem mobilny 40 km na godzinę. Mamy także 390 m bazowego zasięgu widzenia, więc może nie najwięcej, ale też nie mało. No i tak już podsumowując te wszystkie atuty, może powiemy sobie teraz o wadach, bo one również są i wypada je podkreślić. Od razu powiem, ten kamuflaż to jest historyczny co ciekawe, tak? To jest historyczny kamuflaż na T26-5. Słuchajcie, pierwsza taka ważna wada dla mnie. Pojazd ten strzela za bardzo mało, 240 uszkodzeń to jest naprawdę niewiele. I przez to wielu początkujących graczy, którzy myślą sobie, że ten czołg jest wybitny, robi nim cholernie mało. Nawet mniej niż 1000 uszkodzeń na bitwę. I czy to jest normalne? Zdecydowanie tak, ponieważ tym pojazdem nie gra się aż tak łatwo jak według mnie na przykład Lwem, a już na pewno Defenderem. P serio. Jak tak sobie pograłem tym czołgiem ostatnio, to zauważyłem, że naprawdę znacznie przyjemniej robi mi się uszkodzenia Lwem. Nie jest powiedziane, że tym zrobię mało, nie zrobię nic, ale bywały takie bitwy, że oddawałem 3-4 strzały i padałem. No bo wiecie jaki jest random? Losowy, no to jest bitwa losowa. Tam może się wydarzyć wszystko. A czasami są sytuacje, jedzie czołg, możesz oddać jeden strzał, i wtedy lwem strzelę za 320, defenderem za 400, powiedzmy 50, a tym na przykład tak nie polosuję za 200. No i teraz sobie policzcie takie sytuacje, pomnóżcie je przez 2-3-4, i okaże się, że tu mam 1000, tu mam 2000, albo więcej. Proste, no proste. Więc przez to wielu graczy. Robi niemało, bo nie wie gdzie pojechać, aby zrobić te uszkodzenia. Ta bitwa też jest dość trudna, ponieważ mamy tutaj losowanie z wieloma ósemkami, które mogą mi zagrozić i muszę być dobrze ustawione cały czas na wieżyczkę. W tej miejscówce na pewno mogę operować. Tutaj jest taka... o, LTB w krzaku. Odbił się. Tutaj na pewno mogę stać, bo gram na wieżę, prawda? Liczę na to, że te czołgi lekkie się ich pokażą i strzynasz, jest ślepy i nie widzi tego dobrze, ale może je zobaczy z czasem. Dlaczego tak się ustawiłem, bo tu mogę grać na wieżyczkę, co nie? Oni widzą tylko wieżę, prawie, prawie. <grych> Więc to mamy pierwszą ważną wadę Patriota w rękach graczy, którzy nie znają do końca mapek. Co mamy dalej, bo to oczywiście nie koniec. Yy, bardzo często padający magazyn amunicyjny. Ostatnio ogadałem z kilkoma widzami. Którzy stwierdzili, że ich patriot, patriot strasznie wybucha, po prostu bardzo często jest wysadzany. I ja się z tym zdaniem zgadzam, ponieważ trzeba naprawdę nastawić się, że magazyn będzie padał często i warto tutaj zrobić perk bezpieczne magazynowanie. Według mnie na pewno się to przyda. Niby taki perk mało popularny, ale na tym czołgu może znaleźć swoje zastosowanie. Co mamy dalej z problemów? Mało HP. 1500 to naprawdę nie jest dużo. Tyle ma IS-3 na przykład. Niektóre premki mają po 1650 jak lew. Ten ma 1500. Więc w sytuacji, w której będziemy wystawieni na ostrzał z dział wysokiego kalibru, jakieś dziewiątki, dziesiątki, które nas przebiją tak czy siak, no padniemy raczej stosunkowo szybko. No i kolejny problem to są wymiany. Taka wymiana z taką fałką, raczej każdy zdaje sobie z tego sprawę, raczej może być mało opłacalna dla mnie, to zno Tu znowu trzeba wziąć pod uwagę ten problem demedжу na strzał. I chyba już taka ostatnia poważna yy, wada to jest ta celność. Ja uważam, że biorąc pod uwagę ilość perków, które tu posiadam, naprawdę to działo nie strzela celnie. Ja tutaj mam cztery perki albo 5 i szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że pociski latają tam gdzie chcę. No tutaj jest 150 metrów, więc to jest oczywiste, że trafiam tam gdzie celuję, ale i tak nie przebijam defendera na danej płycie. Ale są wieście sytuacje, gdzie po prostu. No, chce się śmiać, człowiek celuje. Pewna była, a demedza nie ma. No i w tej takiej sytuacji jak ten defender, no kurde, chciałaby się powiedzieć. On musi paść raz, dwa. Zobaczcie, dwa takie dingi z dupy totalnie polosowało penetrację około 200. I dlatego się dingałem. Te cztery myślnik trzy dostał. STRV S1. O kurde, no i to jest ogromny problem teraz dla mnie. Bo mogę stać tak, że pokazuję BOK dla ciebie, chłopie, no właśnie. Ale chowam się przed strv -em. albo będę stał przodem do ciebie, ale STRV mnie obije. Tak źle i tak niedobrze. Istrz, to się dziwię, że jeszcze w ogóle żyje, tak naprawdę. Ding dong. Te 3 Myślnik myśli, trzy mnie trafił. O, Istrz ginie teraz te sterfała chyba. Choć może. No żyje. Jakoś to przeżył skubany. A to nie mam pojęcia, jak. Nie, nie pytajcie. Pojedźmy, może, do naszych na północy, bo oni tam potrzebują chyba wsparcia. Jak tak na nich patrzę, to wydaje się, że przegrywają nasi. O. No, raczej przegrywają. Postaramy się ich wesprzeć mentalnie i nie tylko. Dobra, jesteś, chłopie. Te 3-4 ma więcej HP. U, przebił mnie bulldog. Skubany. Gąskę mu zdejmę. A nie weszło w gąskę. Dlaczego chcę gąskę zdjąć tak, hamsko? No, bo jak go nie to łatwiej będzie go zdjąć naszym. W bok na pewno przebiją. A jeszcze się dingnął od przodu jakoś pechowo blindik nie weszło. Dostał. No i mamy 3 tysiaki, prawda? Strzelamy za niewiele, ale cały czas strzelamy. Więc coś tam już wpadło. Zapytacie się, skąd mam y, typa 59 Gold w bitwie. To jest oczywiście skórka. Wiecie o tym, że ja lubię sobie instalować skórki. Tak, aby urozmaicić sobie grę. Po prostu wygląda według mnie lepiej, gra jak mamy. Jakieś inne skórki? Ta może bardziej nie jest tutaj ze względu na piękność swoją, ale zawsze marzy marzyłem o tym, żeby pograć typem 59 Gold. Bo jestem ciekaw, ile on zarabia tak naprawdę. Ile tak na serio zarabia: zarabia, zarobi za bitwę. Niby miałem okazję zagrać kiedyś na koncie, na treningówce typem 59 Gold, ale tak w randomie, w randomie to jeszcze nie miałem okazji na serwerze chińskim. Bo tylko tam on jest dostępny. Nie na azjatyckim, na chińskim. Mógłby ktoś powiedzieć: Multi, i Haka Otóż hak wcale by tutaj sprawy nie załatwił. Hak sprawy załatwić nie musi, bo damage to 320. Z moim szczęściem wejdzie za 100, <gry> więc wolałem zwykłe apc y one wydawały się pewniejsze. No i mamy zwycięstwo. Dość taka gra według mnie rozsądna z mojej strony. Nie robiłem żadnej szarży. Powoli do celu. I teraz najciekawsze: 3700 uszkodzeń, 1303 bazowego ekspa. I co z zarabianiem? Zapłaciłem za naprawa 8000. Za amunicję nie wiemy ile, bo pociski już były wcześniej kupione. Ale jako, że to jest 25 strzałów, po powiedzmy 300, to można sobie policzyć, że rachunek byłby bardzo niewielki za amunicję. 106 tysięcy za całą bitwę, czyli, no, tak naprawdę większość tej kasy to jest czysty zysk. No, a że mamy teraz jeszcze bonus za nowoczesne święta, no to 51 tysięcy w gratisie, w skrócie 150 tysięcy za 6 minut gry. Pięknie? No wiadomo, że pięknie. Także, no cóż, moi drodzy, czy polecam ten pojazd? Jeśli... Lubisz strzelać często, ale za mało. Lubisz pojazdy szybkostrzelne. Wiesz, jak się rozjechać. Czołg dla ciebie. Są czołgi według mnie łatwiejsze w ocie, ale dla graczy średnio zaawansowanych pojazd ten będzie idealnym kandydatem. I teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie: czy wybrać wersję bez malowania t 26 5 Tutaj sami nakładamy maskowanie. Czy też wersję z domyślnym malowaniem. Patriot. Z perspektywy różnic tak naprawdę ich nie ma. Są tam malusieńkie różnice w maskowaniu, ale to jest pomijalne, kompletnie nieodczuwalne, o ile zamontujecie również camo na wersji E5, więc wtedy różnic tak naprawdę nie ma. Bardziej, bardziej chodzi o to, który pojazd nam się bardziej podoba estetycznie. No i cóż, to tyle ode mnie. Zapraszam Was do ocenia, komentowania i słyszymy się jeszcze dziś. Na razie, hej!